Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Dziś odcinek, pierwszy odcinek serii, którą mam nadzieję, że będę kontynuował na tym kanale. Dlaczego mam taką nadzieję? No bo seria niedokończonych projektów to jest coś, co uwielbiam uskuteczniać na tym YouTubie, na moim kanale Twitch i w ogóle. Tak też rozpoczynamy nową serię, dlatego że bardzo lubię ten tytuł, gram w niego bardzo długo, znaczy w poprzedniej części grałem, chociaż miały to inne nazwy, no ale do brzegu, nie ma co tutaj za bardzo rozkminiać, a mianowicie przed wami darmowa i naprawdę niepowtarzalna gra eFootball 2022, utworzona przez Konami, na silniku Unreal Engine. Wcześniej to się nazywał Pro Evolution Soccer, skończyli na 2021, który był dodatkowym sezonem do 2020. Czy zmiana na plus? No, pamiętamy, co się wydarzyło w tamtym roku, kiedy ogłosili ten właśnie tytuł, kiedy wyszedł z patchem 0.65 bodajże. No i była to najgorzej oceniana gra roku 2021. Czy zasłużenie? Myślę, że tak. A czy teraz odbili się od dna? Myślę, że tak, ponieważ chyba już dwa tygodnie temu, wyszedł patch 1.0, który rozpoczął całą nową przygodę z nowym sezonem. Oczywiście ci, którzy grali wcześniej, to jak najbardziej mają cały swój progres. Ruszyło całość na nowo i dzisiaj właśnie postaram się wam przybliżyć, jak wygląda to wszystko, jakie są możliwości i myślę, że bardziej ten odcinek jest dla osób, które chciałyby wejść w eFootball 2022, niżeli dla tych, którzy grali w poprzedniej części. Dlaczego? Bo ci, którzy grali w poprzedniej części, na pewno grają też i w tę część, bo moim zdaniem jest to aktualnie chyba najlepszy symulator piłki nożnej, albo po prostu najlepsza gra o piłce nożnej, jaka wyszła kiedykolwiek. Choć i tak, co niektórzy powiedzą, że Pro Evolution Soccer 16 bądź 2006 był najlepszy. No ale rozpocznijmy. Pokażę wam, jak gra wygląda na PlayStation 5. Będę ogrywał również ten sam tytuł na Xboxie Series X, ponieważ też to posiadam, i na PC-cie. I zapewne jeden z odcinków, który się pojawi, będzie właśnie odcinkiem porównującym, jak wygląda ta gra na PC-cie, na Playaku 4, Playaku 5 i na Xboxie, żeby pokazać wam po prostu, jaka jest różnica. Z tego, co słyszałem od wielu osób, na PC-cie jest bardzo kiepska optymalizacja tej gry. No i wielu graczy może się po prostu odbić. Na samym wstępie powiedziałem, tytuł jest darmowy. Oczywiście są tutaj mikropłatności, aczkolwiek moim zdaniem gra nie do końca jest pay to win, bo jeżeli ktoś ma super skład, a nie potrafi grać, nie potrafi ich wykorzystać, no to za bardzo nie ugra. I w drugą stronę, jeżeli ktoś jest bardzo dobrym zawodnikiem, to nawet z tym gorszym składem wykorzysta wszelkie taktyki, jakie tylko są możliwe. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy zacząć grać w eFootball 2022, to powiem wam, że warto, jeżeli graliście wcześniej, ponieważ z racji ilości legend posiadanych w poprzednim sezonie, czyli w PES-ie 2021, tyle legend dostaniecie, chyba maksymalnie 5 w tym składzie oraz chyba 500 albo 1 000 000 punktów. Tutaj Kubuś pokaże na pewno informacje, jeżeli takowe znajdzie. Jeżeli nie, no to napiszcie mi w komentarzu, jak to było. Mi się trafiła jedna legenda, ale o tym za chwileczkę wam pokażę. Jak widać w menu głównym, jest to jeden tak naprawdę z minusów tej całej gry, ponieważ menu główne jest bardzo jaskrawe, wygląda troszeczkę gra mobilna, jest delikatnie, że tak powiem, zamulone. Mamy tutaj eFootball World, mamy shop, w którym możemy sobie kupić coiny oraz eFootball Pointsy. Coiny to jest jak zawsze to, co było poprzednio. Dla tych, którzy po raz pierwszy tutaj za te coiny, tak samo jak w FIFA, możemy sobie zakupić paczki, w których mamy zawodników, ale o paczkach samych jeszcze troszeczkę powiem. Za 100, 4,50, za 4,50 możemy otworzyć sobie jedną z paczuszek, więc jest to naprawdę bardzo dobra cena. Za 520, 22,50, no i tak sobie rośniemy aż do 12 tysięcy
coinów 449 zł. No tutaj można wtedy otworzyć 120 paczek, jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy również eFootball Points, które możemy sobie wymienić. Tak naprawdę je zbieramy podczas meczów i możemy je sobie wymienić na naszych graczy, gdzie w tym momencie mamy Jago Aspas, mamy Rakiticia oraz Azpilicueta. Jest po jednym 5000 punktów, więc zbieramy je sobie, zbieramy i będziemy mogli sobie zakupić albo itemy, jakie posiadamy tutaj. Kontrakt renewal na 60 dni. Mamy Experience 4000, o którym opowiem troszeczkę w momencie, w którym jak wygląda cała sytuacja rozwoju naszych zawodników. 1000 expa, 100 expa. I tutaj widać, że te punkty są oczywiście adekwatne do ilości posiadanych monet. Więc to możemy zakupić. W Ekstrasach mamy oczywiście informacje o użytkowniku, ustawienia, treningi, pomoc i supporty. To nas mało interesuje. I zaczynamy. Sezon pierwszy nadchodzący kończy się za 21 dni. Polega to na tym, że gramy sobie naszym Dream Teamem. Mamy również otwartą kampanię. To szczerze mówiąc nie wiem do końca o co chodzi. To jest chyba po prostu, że nowy sezon. Magic Moment Stars to właśnie są jedne z paczy, które możemy sobie otwierać. Worldwide Clubs to jest chyba do Authentica, tak mi się wydaje. Tak samo jak J-League, czyli japońska liga, która właśnie też się pojawiła w Pro Evolution, Boże, w eFootball 2022. Ale zacznijmy od tego, co mam na dole. Authentic. Dream Team, Game Plan, My Team, kontrakty. I to jest wszystko, co posiadamy aktualnie w eFootball 2022. Nazywajmy to po prostu w F22. Myślę, że będzie nam dużo, dużo prościej. W Authentic gramy prawdziwymi drużynami, takimi, jakie one są. Aktualnie eventy, które mamy, to właśnie z J-League'a. Jeżeli wejdziemy sobie w eventy, w tych eventach możemy zdobywać GP, czyli punkty, za które możemy sobie kupić zawodników. O tym też za chwileczkę. Mamy J-League, mamy American League, mamy Spanish League. Polega to po prostu na tym, że wchodzimy sobie w daną ligę, mamy informacje o tym, jakie są nagrody, wchodzimy, wybieramy swoją drużynę. Załóżmy, że weźmiemy sobie po prostu FC Barcelonę, co nie oznacza, że jestem fanem FC Barcelony. Bierzemy sobie Play One Match i zasady są takie, że musimy w tym meczu po prostu zagrać. I dostajemy 10 tysięcy punktów i jednego tysiączka expa razy 2. Ej, to jest bardzo dobry deal. Event details. Po prostu mamy zagrać. Podoba mi się to. No i tak to wygląda ogólnie z różnymi właśnie eventami, gdzie na tym zbieramy sobie te nasze punkty, które później możemy sobie wydawać. Mamy jeszcze trialowy mecz, który zapewne wam się odpali, kiedy zainstalujecie sobie tytuł. Ale przechodzimy tak naprawdę do tego, co jest najważniejsze w tej całej grze, czyli Dream Team. Dream Team to nic innego jak FUT, który jest w FIFA. Tutaj wygląda to troszeczkę inaczej. Pomimo tego, że mamy oczywiście naszą ligę, mamy tutaj eFootball League, w której gramy sobie z innymi zawodnikami, zaczynając od ligi 10, rozgrywamy tam parę meczyków przeciwko komputerowi po to, żeby rozgrzać się, zobaczyć w ogóle jak w to się gra, jeżeli jesteśmy nowi. I później z każdą kolejną promocją do kolejnej dywizji gramy to z coraz trudniejszymi graczami. Mamy nawet pokazane, ile procent graczy jest w jakich ligach. 42,9 to jest dywizja 10, 26,9 to jest dywizja 9 i tak w górę, i tak w górę. My się aktualnie znajdujemy w dywizji 6. Też mamy historię meczyków. No, ostatnio nie było nam zbyt dobrze do pogrania. Ale mamy właśnie ligę, mamy szybkie meczyki online'owe oraz eventy. Eventy to jest coś, co się przewija już od wielu, wielu tytułów. Worldwide Clubs, Spanish League. Polegało to po prostu na tym, że naszą drużyną graliśmy, musieliśmy zdobyć jeden punkt zdobyć, trzy punkty zdobyć i pięć punktów zdobyć w ilości meczów, jakie były. Czyli w tym przypadku zremisować, tutaj wygrać, no i tutaj albo wygrać dwa razy, albo raz wygrać i dwa razy zremisować. Tak więc jakby prosta sytuacja, jak to wygląda. I za to oczywiście dostajemy GP i jakieś tam karty treningowe. Ale zanim zaczniecie całą swoją przygodę właśnie z graniem, przyjdzie wam wydać pieniądze, te pieniądze z gry, tak zwane GP, na to, żeby stworzyć swój cały
skład. Zapewne zaczniecie od jakiejś drużyny, która będzie miała składzik typu tutaj jakichś zawodników, 58 overall, 59 i oczywiście nimi można sobie pograć, ich można rozwijać, ale dostajecie też pieniądze na to, żeby rozpocząć całą swoją przygodę właśnie z budowaniem składu i polega to na tym. Mamy kilka możliwości, wchodzimy w kontrakty, w kontraktach opcji mamy aktualnie 3. Albo wchodzimy Special Player List, w której znajdują się właśnie Magic Moment Stars, one kosztują 100 coina. Tutaj jest jeszcze jedna opcja, w której jest 10 zawodników i tylko 3 razy można kupić i w niej właśnie trafiłem sobie na przykład Bisketsa i dostajemy też za punkty codziennego logowania specjalne monetki, które mają określoną ilość gwiazdek. Tutaj, jak możecie zauważyć, w górnym rogu mamy jedną monetę trzygwiazdkową, jedną monetę dwugwiazdkową, już inne wykorzystaliśmy i to po prostu mamy zawodników, których sobie możemy wziąć, takiego na przykład Matthew Savio, i on będzie już dla nas grał i w tym momencie wykorzystamy sobie jedną monetę dwugwiazdkową, czyli w ten sposób możemy sobie podbijać nasz skład. To, co ważne, te potmy, które kupujemy, nie można ich levelować. To, co zakupimy, one już po prostu są. Więc to jest jedna z opcji, czyli po prostu kupowanie albo za prawdziwe pieniądze, albo kupowanie za coiny, które dostajemy z codziennym logowaniem, bądź lista standardowych graczy. I polega to na tym, że my aktualnie mamy tutaj 206 tysięcy. No i tutaj mamy już tak naprawdę pełne spektrum zawodników, od Roberta Lewandowskiego zaczynając, który kosztuje 1 200 000, i tak sobie możemy przechodzić w dół, i proszę bardzo, jest tego tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Ja na samym początku miałem 500 tysięcy punktów, udało mi się złożyć cały skład, nawet chyba wysłałem zdjęcie mojemu przyjacielowi, więc bardzo możliwe, że ten pierwszy skład pojawia się właśnie gdzieś tutaj. I teraz w momencie, kiedy już kupimy sobie tych zawodników, przyda nam się również dobry menadżer, ale o samych menadżerach jeszcze za chwileczkę porozmawiamy. Co w momencie, kiedy już kupimy cały ten swój skład? Idziemy do My Teamu i My Team to jest miejsce, w którym rozwijamy nasz cały właśnie zespół. Wchodzimy sobie w playersów. Dajmy na to, że weźmiemy sobie, czy mamy kogoś do wylewu, proszę bardzo, jest nawet Alexander Arnold. Pokazuje nam się, że jest dwójka, czyli postać, którą możemy wylewelować. I w tym momencie zaczyna się cała zabawa, której zawsze brakowało mi w FIFA. Czyli pomimo tego, że mamy zawodników, których losujemy z paczek, to jeszcze możemy sobie na przykład tych zawodników levelować. Polega to na tym, że wchodząc w level training, po prostu wybieramy sobie expa, który ma nam tutaj wskoczyć, wylewelujmy sobie jeszcze tą postać tam za 4000, akceptujemy, w tym momencie nasz zawodnik właśnie dostał kolejny poziom. Możecie zauważyć, że postaci mają poziomy, niektóre mają 17, inne mają 30, jeszcze inne 40. Teraz w zależności od tego, jak legendarny, jak dobry zawodnik będzie, tym mniej będzie miał poziomów do rozwoju. Po prawej stronie możecie też zauważyć, że jest ikonka boiska i zaznaczone jest, na jakich polach dany zawodnik gra. I tutaj malutki protip. W rezerwie warto mieć zawodników, którzy grają na bardzo szerokim, bardzo szeroko są rozwinięci, jeżeli chodzi o rozgrywanie. Wtedy będzie lepiej ich po prostu sobie żonglować między pozycjami. Jak rozwijamy naszą postać? Prawym, znaczy kwadratem na player action mamy tutaj progress i mamy teraz dwie opcje do rozwoju. Albo Trim Playstyle, który jest naprawdę istotny. Menadżer, którego wybieramy sobie styl gry, jaki nas interesuje, jaki jest przede wszystkim maksymalny, jak bardzo rozwinięty jest nasz menadżer i będzie on wspomagał naszą drużynę. W tym momencie gramy na szybką kontrę i też dlatego Aleksandra Arnolda rozwinąłem maksymalnie, żeby ten quick counter miał 99, dlatego że overall na boisku wzrasta adekwatnie do tego, jak mocno rozwinięty jest dany styl gry drużyny. Player stats.
I tutaj pojawia się pierwsza zmiana, której nie było poprzednio, tak samo jak nie było tego, nie było poprzednio w poprzednich PES-ach tego, po prostu robiliśmy level i randomowo nam się zaznaczały punkty na to, na co nam się będzie rozwijało. W tym momencie mamy 4 punkty rozwoju, shooting, mamy tutaj rozwój, finishing, set piece taking i podkręcanie. Na passingu to są podania, dribbling, dexterity, czyli offensive awareness, balance oraz akceleracja, lower body strength, czyli można powiedzieć, że nogi naszego zawodnika, jest to szybkość, jest to siła uderzenia, jest to stamina, aerial strength, czyli tutaj mamy oczywiście, jak już to mówię, czyli grania głową w obronie, defensywa oraz dla bramkarzy. My tutaj, jeżeli chodzi o RB, to raczej będziemy sobie rozwijać, myślę, dexterity, ale bardziej chyba skupimy się na tym, żeby jednak lower body strength sobie delikatnie rozwinąć. W tym momencie mamy staminę 90, speeda 85, kick power 88, dexterity, myślę, że to też totalnie możemy rozwinąć. Dryblowanie raczej też nam się przyda. I w tym momencie bierzemy sobie use points, wykorzystujemy i patrzymy, czy overall 89 jak najbardziej nam skoczył i tak sobie możemy, słuchajcie, rozwijać naszych zawodników maksymalnie jak chcemy. Tutaj mamy 96, to możemy zostawić i w tym momencie bierzemy sobie po prostu defensywę, defending jest sporo, ale może właśnie aerial strength tak naprawdę. Myślę, że to może być istotne, jeżeli chodzi o obrońcę. Menadżerowie. Menadżerowie są różni. My aktualnie mamy trenera Bayernu Monachium oraz Damiana Granero, który był jako pierwszym. Tutaj możecie zauważyć, że jest bardzo neutralny, czyli possession game, long ball control, long ball, wszystko jest na 50, a nasz trener główny, szybka kontra, jest na 80, ale też, co jest ważne, wspiera młodych graczy, czyli w tym przypadku, jeżeli zawodnicy będą mieli mniej niż 24 lata, będą dostawali 100% do rozwoju expa po każdym meczu. Kiedy już sobie kupimy naszych zawodników, kiedy już sobie ich wylewelujemy na samym początku, żeby móc zacząć budować, przechodzimy do game planu. Game plan polega po prostu na tym, że wybieramy sobie taktykę, którą chcemy grać. Mamy oczywiście formację, którą sobie możemy ustawić, ale co do formacji, to jeszcze zaraz pokażę wam fajną ciekawostkę, która mi się bardzo podoba. Mamy team play style, czyli ustawiamy tak naprawdę, jak będą grali nasi zawodnicy, na czym się będą skupiali i tak naprawdę jakie będzie zgranie naszej drużyny. Indywidualne instrukcje, które możemy sobie ustawić, nie ma ich zbyt dużo. Na przykład tutaj mamy anchoring, czyli wybieramy sobie potem zawodnika, który ma być tym zawodnikiem, który ma wykonywać dane instrukcje indywidualne. Są dwie na atak, dwie na defensywne. Na defensywę jest troszeczkę mniej niż może mogliśmy być przyzwyczajeni właśnie z FIFA. Jeżeli chodzi o drużynę, oczywiście możemy sobie wybrać rolę i różnego rodzaju jakieś tam pierdółki. No i teraz zaczyna się cała zabawa. Pomimo tego, że mamy tutaj ustawione 4-1-2-3, to wszystko tak naprawdę wyszło nam z rozgrywki, która była 4-2-3-1, 4-2-1-3, przepraszam bardzo. Ale w tym przypadku, jak możecie zauważyć, możemy sobie zmieniać na przykład, co ma grać nasz zawodnik. W tym momencie niby, że mamy Bruno Fernandesa, możemy go ustawić go sobie na CMF-a albo na DMF-a. I dani zawodnicy, jedni mogą być dobrzy w DMF, jak i w CMF, i w tym momencie możemy się bawić, albo po prostu klikamy sobie X-em, przesuwamy, gdzie nasz zawodnik ma być. Jak tutaj już widzicie, kiedy zahacza o second strikera, możemy go sobie po prostu ustawiać tam, gdzie chcemy, żeby był. Jeżeli nie chcemy, żeby był CMF-em, bądź AMF-em, jak to powinno być, no i w tym przypadku ustawia nam się to właśnie w ten oto sposób. CMF-a, zobaczmy, czy on na second strikera coś będzie miał lepiej. Więc to jest dodatkowo fajna sytuacja, gdzie możemy sobie rozłożyć jednak tą całą naszą drużynę, jak ona gdzieś tam ma się rozgrywać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszych zawodników.
Ach, pokażę jeszcze wam to, co... Pokażemy wam jeszcze trial match. Tak, możemy sobie ustawić jak najbardziej. Weźmy sobie FC Bayern. Manchester United. Sterowanie w tej grze jest naprawdę trudne i do tego sterowania trzeba się mocno przyzwyczaić. Dlaczego mocno przyzwyczaić? Dynamika eFootball 2022 jest zupełnie inna niż FIFA. Jest to bardziej symulator niż arcade'ówka. Bardzo ważne w tej grze jest balans. Fizyka piłki jest zupełnie inna. Wszystko trzeba robić wolniej, ale w momencie, kiedy już się strzeli bramkę, to naprawdę czuć satysfakcję z tego, że dana bramka została strzelona. Więc zobaczcie, jak wygląda cała rozgrywka. Jeszcze wam pokażę szybciutko replay z jakiejś bramki, bo naprawdę poruszanie się zawodników jest fenomenalne. Zobaczcie, triki tutaj wykonuje się na dwóch analogach. Żeby teraz zrobić ten trik, potrzebujemy, zobaczcie, na przykład taki, czyli dajemy sobie w prawo i do dołu. Tak. Robi się wszystko na dwóch analogach. Mam nadzieję, że było widać. Robi się wszystko na dwóch analogach. Nie ma żadnego guzika, jakiegoś tam LB, LT, czy czegoś, który nam ułatwi robienie jakichś tam trików. Właśnie nie do końca. To jest jakby piękne w e-futbolu, że naprawdę musimy się nauczyć tych trików, ponieważ w momencie, kiedy się rozgrywa już cały mecz, trzeba się skupić na wielu rzeczach, które są istotne. Teraz zobaczcie, jak wyglądają. O, tutaj się akurat zaklinowaliśmy troszeczkę. Ale zobaczcie, jak wyglądają powtórki, jak wyglądają zawodnicy z bliska. I zrobimy sobie teraz replay, taki troszeczkę, tak żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda tutaj. Okej. Chłopaki mają zamknięte oczy. Czy on tutaj dostał w twarz? O, tutaj jeszcze dotknął. Ojoj, proszę pana. I jeszcze szybka instrukcja, co jak robimy docelowo. R2, szybkie bieganie, kwadrat, strzelanie, kółko, wrzutki, X-em podajemy. Jeżeli chodzi o R1, to mamy dojście drugiego zawodnika, który będzie uskuteczniał nam pressing. Pod L2 mamy, możecie zauważyć tutaj, zasłanianie się ciałem. Tak, tutaj zawodnik nam będzie się zasłaniał ciałem. Jak się to opanuje, to jest naprawdę bardzo fajne. W ogóle polecam w obronie trzymać L2. Bardzo mocno to pomaga w... Widzicie, jak tutaj sobie możemy bujać. Tak, cyk, hop. I teraz najważniejsze, to co potrzebujecie. Jednocześnie klikacie, czy to R2X, czy R2 kółko, czy R2 kwadrat, czyli strzał. Razem przyciskacie, trzymacie tak długo, jak chcecie strzelić i w tym momencie macie przymierzony, mocny, techniczny strzał, który jeżeli nie zostanie obroniony przez obrońcę, jest w 90% skutecznym strzałem, który po prostu wbija wam bramkę. Zaraz wam to udowodnię, pokażę. Podanie. Mamy tutaj ten Robert i... Akurat nie trafiliśmy, ale możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Nie ta noga. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że pomógł wam jakoś ten odcinek. Co tydzień, jak tylko się pojawią update'y związane z eFootballem 2022,
będziemy robili taki update. Będę starał się Was informować o tym, co się dzieje. Jakieś pewnie openingi sobie przy każdym odcinku będziemy robić, żeby rozwijać nasz skład. Ja Was zapraszam serdecznie na mojego Twitcha, na którym właśnie gramy sobie w eFootballa. twitch.tv/niedaradek, na mojego Instagrama. No i co? Śledźcie ten kanał, ponieważ tutaj znajdziecie nie tylko eFootball, ale również i covery muzyczne, jak zacząć streamować, czyli technologiczną playlistę. Troszeczkę tatusiowego kontentu też się pojawi i ogólnie vlogowanko, czyli co się tam dzieje na bieżąco. Dziękuję Wam bardzo. Dobranoc. Czy tam do widzenia. Smacznej kawusi. Pozdrowienia dla mamusi. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, jak najbardziej mile widziane. Do zobaczenia. Cześć. A jeżeli o czymś zapomniałem, to zawsze będzie okazja, żeby nagrać odcinek numer 2. Hej, hej.